Otwieram 14. sesję Rady Powiatu Bartoszyckiego. Szanowni Państwo, tuż po zakończeniu wiosennej sesji w czerwcu miało miejsce bardzo smutne wydarzenie w naszym powiecie, w naszym samorządzie. Odszedł od nas wieloletni pracownik starostwa powiatowego, wieloletni sekretarz, człowiek bardzo zasłużony, dla wielu z nas bardzo dobry kolega, a nawet przyjaciel, Andrzej Rymko. Chciałbym prosić Państwa o powstanie i uczczenie minutą ciszy pamięci Andrzeja Rymko. Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie witam na naszej sesji gości. Jest wśród nas pan radny Sejmiku Wojewódzkiego, pan dr Marcin Kazimierczuk. Serdecznie witam. Witam serdecznie komendantów i policji, i straży pożarnej. Bardzo miło, że jesteście panowie z nami. Witam pana dyrektora od odwód. Tak to opowiem. Witam naczelników, witam pana mecenasa, witam oczywiście zarząd na czele z panem starostą i witam oczywiście wszystkich radnych i mieszkańców naszego powiatu, którzy oglądają nas w telewizji. Pozwolę sobie usiąść już w tym momencie i rozpoczniemy procedowanie naszej dzisiejszej 14. już sesji. Proszę Państwa, na początek musimy stwierdzić prawomocność obrad, to znaczy, że musimy sprawdzić kworum. Otóż proszę bardzo panów o kliknięcie w zakładkę kworum na waszych komputerach, po to, żeby się dowiedzieć, czy wszyscy są. Otóż tak, jeszcze pan Mirosław Figat, widzę, że chyba nie kliknął. Pana Bartka Hilmanowicza nie będzie. Nie będzie również pana Zbigniewa Szyszka. Wobec tego stwierdzam, że... A Marcin Przybysz jeszcze... Aha, dobrze. To w takim razie stwierdzam, że dwie osoby są nieobecne. Czyli jest nas 15 radnych. Stwierdzam wobec tego, że Rada może podejmować decyzję. Kworum jest. Proszę Państwa, teraz przejdziemy do punktu ustalenia porządku obrad. Porządek obrad panowie dostali wszyscy. Czy są jakieś uwagi do porządku obrad? Bardzo proszę, pan Mucha. Panie Przewodniczący, na podstawie paragrafu 12 Statutu Powiatu Bartoszyckiego wnoszę o dodanie do porządku obrad po punkcie 5 punkt interpelacje i zapytania radnych. Szanowni Państwo radnych, ja wiem, że są koło tego punktu kontrowersje. Ja osobiście nie podzielam poglądu pana radcy prawnego, który wyraził opinię, że ten punkt może być, nie musi być. Drodzy Państwo, ten punkt jest wymieniony w paragrafie 12 razem z punktami przyjęcie porządku obrad, sprawozdanie starosty z prac zarządu, rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał i sprawy różne. Więc idąc tym tokiem, to należałoby rozumieć, że można te wszystkie punkty z obrad sesji wyrzucić. Dlatego jestem przekonany, że ten punkt powinien się znaleźć w porządku obrad. Dlatego zgłaszam taki wniosek. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze chciałby zgłosić jakiś wniosek? Pan starosta, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, ja mam też wniosek wynikający z sytuacji,
zgłoszenia przez klub radnych Koalicja Obywatelska wniosków w sprawie zmian i uzupełnienia osobowego w poszczególnych komisjach Rady Powiatu. I teraz tylko nie wiem, jak my to zrobimy, bo czy będziemy głosowali en bloc zmiany do porządku obrad, czy po kolei każdy wniosek. Ja bym proponował, żebyśmy głosowali po kolei każdy wniosek. Każdy wniosek posłowy. Tak, czyli jeden wniosek jest pana radnego Muchy, to ja zgłaszam ten drugi wniosek i chciałbym, żeby tutaj pod pozycją 7G wprowadzić uchwałę, czyli powołanie doraźnej komisji do spraw zmian w statucie powiatu. Kolejna uchwała to jest wprowadzenie zmiany w uchwale Rady Powiatu, to wszystko to jest, tak, i wprowadzenie zmiany w uchwale Rady Powiatu dotyczącą komisji, poszczególnych trzech komisji. I to byśmy głosowali jako punkt G. Tak, rozumiem. Tak, tak, to, ale to jest w takim bloku, ta komisja statutowa to już jest i te poszczególne też są, tak? Tylko chodzi o to, żebyśmy mogli to przegłosować, ponieważ tam będzie rezygnacja jednej osoby. To wszystko? Tak, dziękuję bardzo. Dobrze, czy są jakieś jeszcze wnioski dotyczące porządku obrad? Nie widzę, wobec tego przegłosujemy. Są dwa wnioski. Jeden wniosek pana radnego Grzegorza Muchy i drugi wniosek pana starosty. Więc w kolejności zgłaszania poddaję pod głosowanie wniosek pana radnego Muchy o dodanie punktu do obrad interpelacji, odpowiedzi i interpelacje. Wobec tego, kto z panów radnych jest za? Panie przewodniczący, jeszcze, tak? Jeszcze jedna mała uwaga. Nie odpowiedzi na interpelacje i zapytania, ogólnie interpelacje i zapytania radnych. Interpelacje i zapytania radnych, dobrze. Nie odpowiedzi, tylko interpelacje, rozumiem, i zapytania, rozumiem, radnych. Czyli, czyli kto z panów jest za, za uzupełnienie porządku obrad o punkt, który przed chwilą wypowiedział pan radny Grzegorz Mucha. Kto jest za? Kto jest przeciw? I kto się wstrzymał? Stwierdzam, że za głosowało 5 osób, przeciw 9. Już wszyscy głosowali? Jeszcze pan Jerzy Szarejko. Panie Jurku, jak tam sytuacja? Przeciw. Stwierdzam wobec tego, że za wnioskiem głosowało 5 osób, 10 osób było przeciw. Dwie osoby są nieobecne. Stwierdzam, że wniosek pana radnego Muchy nie został przez Wysoką Radę przyjęty. O głos prosi pan mecenas. Bardzo proszę. Ja bardzo krótko. Po pierwsze, odnosząc się, szanowny panie przewodniczący i szanowni panowie radni, do głosu pana radnego Muchy, to po pierwsze, jeżeli pan się nie zgadza z opinią panu, to należało to przedstawić na piśmie, a brakuje tego, czyli takie stanowisko jest nieuzasadnione, to po pierwsze. Ale po drugie, pan się powołuje na paragraf 12, a nie doczytał pan paragrafu 13, tego właśnie statutu. I w paragrafie 13 jest napisane bardzo wyraźnie w punkcie właśnie drugim, że interpelacja składa się na piśmie, czyli że tak czy inaczej taki dokument po prostu musi być na piśmie. Ja pytałem właśnie wczoraj, czy do Biura Rady, czy wpłynęły jakiekolwiek interpelacje albo te zapytania. I otrzymałem odpowiedź, że absolutnie nie. Czyli, że wniosek taki i tak był właśnie bezprzedmiotowy, a ponadto ja napiszę jeszcze właśnie też opinię o łączności paragrafu 12 punkt 4 z treścią paragrafu właśnie do 13, bo dopiero to ma po prostu znaczenie prawne. Dziękuję bardzo, to myślę, że wszystko wyjaśnia. Jeszcze o głos prosi pan starosta. Ja, szanowna Rado, panie przewodniczący, w kwestii formalnej. My dzisiaj będziemy powoływali komisję do spraw statutu i te wszystkie kwestie, o których tutaj rozmawiamy, bo rozmawiamy o tym już dość długo, będziemy w tym statucie tak zmieniać. Jest.
Tak jest. I myślę, że zaczekajmy. Są panowie też w tej komisji. Ustalimy zasady, ustalimy treść statutu. Myślę, że zrobimy go tak, że będzie wzorcowy dla całej Polski. Dziękuję bardzo. Dobrze, przechodzimy wobec tego do przegłosowania wniosku pana starosty, który proponuje dołożenie do punktu 7 podpunktu G, czyli powołanie do składów komisji zgodnie z wnioskiem, jaki złożyli radni klubu radnych Koalicja Obywatelska. Więc kto z... Tak? Pani sekretarz prosi o głos. Nie rozumiem. To... Chodzi o osobę, powołanie, pan mówił o powołaniu doraźnej komisji do spraw zmian w statucie, tak, zmiana do tego, dodanie po prostu jeszcze jednego podpunktu i osoby do tej komisji. Tak, panie starosto, to tak, tym najmniej. Tak, czyli bardzo proszę. Ja jeszcze wyjaśnię dokładniej w takim razie. Szanowni Państwo, już w porządku obrad mamy uchwałę dotyczącą zmian osobowych w komisji skargi wniosków i w komisji tak, ale to właśnie tutaj chodzi mi o tę zmianę, która tam będzie osobowa. I jeszcze chcemy tutaj zgłosić jedną osobę do tej komisji statutowej. I to dodatkowo, tak. I dlatego te dwie rzeczy byśmy wtedy głosowali. I to będzie w punkcie G. To znaczy, ja, w punkcie G to byłaby tylko właściwie ta kwestia komisji budżetu i do spraw realizacji, tam zmiany osoby. Natomiast tutaj już mamy przygotowaną uchwałę w zmianie, jeśli chodzi o statut, to tylko chodzi o to, żeby tutaj przegłosować jeszcze jedną osobę, która wyraziła wolę przystąpienia do tej komisji. I ewentualnie mogą być jeszcze do tej komisji zgłoszone inne osoby, jeżeli będą chciały. Skład komisji państwo macie tam podany, tak, prawda? Czyli przepraszam bardzo. No ale przegłosować musimy, bo nową komisję powołujemy. Tak? Ale może uściślimy, co mamy głosować, bo mamy przegłosować dodatkowy punkt G, tak? Który brzmi, panie starosto, bardzo proszę sprecyzować ten treść tego wniosku. Więc ten punkt G brzmiałby w ten sposób, że... Nie. W sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Rady Powiatu nr 9, łamane na 42, łamane na 2019, 2029 marca i tak dalej, na podstawie artykułu w uchwale Rady Powiatu, właśnie tej, o której to mówię, w paragrafie trzecim punkt 7 otrzymałby brzmienie Zbigniew Krzysztof Szyszka. Natomiast i to musielibyśmy przegłosować. Tutaj pewne względy formalne będą decydowały o tym, ponieważ pana radnego dzisiaj nie ma, ale to pan... Ale do porządku obrad. Do porządku obrad chcemy to wprowadzić, żeby ta uchwała już jakby była i wisiała, rozumiem, do wykonania. Rozumiem. Wobec tego ja już nie, państwo słyszeli treść tego wniosku, czyli ja przegłosuję w tej chwili. Bardzo proszę państwa o głosowanie w sprawie wniosku pana starosty o uzupełnienie porządku obrad o punkt, jaki przed chwilą pan starosta przeczytał. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Stwierdzam, że za tym głosem głosowało 15 radnych, czyli wszyscy obecni na sali, dwóch jest nieobecnych, czyli uzupełniamy porządek obrad o ten właśnie punkt, który zaproponował pan starosta. Nie widzę więcej zgłoszeń, wobec tego przeczytam szybciutko porządek obrad i poddam go pod głosowanie. Proponowany porządek obrad. Punkt pierwszy, otwarcie obrad 14 sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego. 2, stwierdzenie prawomocności obrad. 3, ustalenie porządku obrad. 4, przyjęcie protokołu obrad z 12 i 13 sesji Rady Powiatu. Informacja z posiedzenia Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu. Przedstawienie sprawozdania z działalności nadzoru wodnego w Bartoszycach za rok 2018 i podjęcie uchwał w sprawach. A.
zmian w budżecie powiatu na rok 2019, b zmian wieloletniej prognozie finansowej powiatu bartoszyckiego na lata 2019-2029, c powołania doraźnej komisji do spraw zmian w statucie powiatu, d wprowadzenie zmian w uchwale Rady Powiatu, e wprowadzenie zmian w uchwale Rady Powiatu, f założenia ośrodka doskonalenia nauczycieli w Bartoszycach i g ten punkt, który jeszcze nie zapisałem dokładnie, ale pan starosta ma tekst, który głosowaliśmy. Punkt 8 sprawy różne i punkt 9 zamknięcie obrad 14 sesji Rady Powiatu. Poddaję pod głosowanie wobec tego przedstawiony przeze mnie porządek obrad 14 sesji. Kto z panów radnych jest za takim właśnie porządkiem obrad, jaki przed chwilą przeczytałem. Bo widzę, czekamy na otwarcie panelu głosowania. Jest. Wobec tego, kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że 14 osób głosowało za, jedna osoba się wstrzymała, dwie osoby są nieobecne. Stwierdzam, że Wysoka Rada przyjęła zaproponowany porządek obrad. Szanowni Państwo, przechodzimy wobec tego do realizacji tegoż właśnie porządku obrad, czyli przyjęcia protokołu obrad z 12 i 13 sesji Rady Powiatu. Jeśli nie usłyszę żadnych uwag, stwierdzę, że Rada protokoły przyjęła. Nie widzę. Stwierdzam wobec tego, że Rada przyjęła do wiadomości protokoły z 12 i 13 sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego. Bardzo proszę teraz pana starostę o przedstawienie informacji z posiedzeń Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu. Panie starosto, proszę bardzo. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Wysoka Rado, sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu pomiędzy 12 a 14 sesją Rady Powiatu, to jest pomiędzy 24 czerwca a 29 sierpnia 2019 roku. W powyższym okresie czasu zarząd obradował na 7 zwykłych posiedzeniach. To jest w dniu 1, 16 i 30 lipca oraz 7, 16, 20 i 27 sierpnia bieżącego roku, na których podjęto następujące uchwały. Uchwała nr 22 łamane na 59 łamane na 2019 z dnia 1 lipca bieżącego roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Bartoszycach. Powyższa uchwała zatwierdza konkurs ogłoszony i przeprowadzony w dniu 12 czerwca bieżącego roku przez komisję konkursową. Uchwała nr 22 łamane na 60 łamane na 2019 z dnia 1 lipca bieżącego roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego jednostki powiatu. I ta przedmiotowa uchwała dotyczy określenia według wymogów prawnych oczywiście zasad wewnętrznej organizacji oraz strukturę i zakres działania komórek organizacyjnych Powiatowego Urzędu Pracy. Uchwała nr 22 łamane na 61 łamane na 2019 z dnia 1 lipca bieżącego roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2019. I zmiany tutaj dotyczą odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych w jednostkach organizacyjnych powiatu. Uchwała nr 23 łamane na 63 łamane na 2019 z dnia 16 lipca bieżącego roku w sprawie wyznaczenia i upoważnienia realizatora umowy ze strony powiatu z wojewodą warmińsko-mazurskim. Szanowna Rado, Zarząd Powiatu wyznaczył jednostkę organizacyjną powiatu, mianowicie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, jako wykonawcę i realizatora umowy w sprawie wysokości i trybu przekazywania w roku 2019 ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zadań w ramach resortowego programu pod nazwą Opieka Wytchnieniowa edycja 2019 w formie specjalistycznego
poradnictwa dla członków rodzin lub opiekunów sprawującą bezpośrednią opiekę. Tym samym upoważnił dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie do wykonywania obowiązków powiatu z zaciąganiem zobowiązań i podpisywaniem dokumentów związanych z rozliczeniem przedmiotowej umowy. Uchwała nr 23/64/2019 z dnia 16 lipca bieżącego roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości będących w użytkowaniu szpitala powiatowego. Niniejsza uchwała dotyczy nieruchomości wraz z niezbędną infrastrukturą położoną przy ulicy Wyszyńskiego 11 w Wartoszycach wyłącznie w zakresie i celu niezbędnym do realizacji projektu przez instalację przedmiotu projektu na tej nieruchomości na rzecz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na okres maksymalnie do 5 lat. Uchwała nr 24/65/2019 z dnia 30 lipca bieżącego roku w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu powiatu za drugi kwartał 2019. Uchwała nr 24/66/2019 z dnia 30 lipca bieżącego roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2019. Ta niniejsza uchwała dokonuje przeniesień wydatków bieżących pomiędzy paragrafami. Uchwała nr 25/67/2019 z dnia 7 sierpnia bieżącego roku w sprawie udzielenia upoważnienia do pełnienia obowiązków dyrektora jednostki organizacyjnej powiatu w czasie jego nieobecności. Na czas nieobecności dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych pana Karola Łomeckiego, w szczególności spowodowanej urlopem, chorobą lub podróżą służbową, Zarząd Powiatu upoważnia pana Radosława Płuskę, kierownika działu technicznego tej jednostki, do dysponowania środkami finansowymi do wielkości przyznanych jednostce w budżecie powiatu zgodnie z ustawą o finansach publicznych. Poprzez dysponowanie środkami finansowymi rozumie się tutaj składanie oświadczeń woli, na przykład zakupy, zawieranie umów lub zleceń niezbędnych do prawidłowego właśnie funkcjonowania jednostki. Odpisywania i wydawania decyzji oraz załatwiania spraw w imieniu zarządu z zakresu realizacji zadań wynikających z ustawy o drogach publicznych. Wydawania i podpisywania decyzji administracyjnych i uzgodnień z zakresu realizacji zadań wynikających z ustawy Prawo o ruchu drogowym dotyczącym zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych. I niniejsze upoważnienie jest ważne do odwołania. Kolejna uchwała to uchwała nr 25/68/2019 z dnia 7 sierpnia bieżącego roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2019. Wprowadzona zmiana wynika z decyzji wojewody o zwiększeniu dotacji celowej na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń oraz pozostałych należności strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych Państwowej Straży Pożarnej, a także zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w ramach programu Rodzina 500+. Uchwała nr 25/69/2019 z dnia 7 sierpnia bieżącego roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2029. Uchwała nr 26/70/2019 z dnia 16 sierpnia bieżącego roku w sprawie wydania opinii odnośnie projektu uchwały Rady Powiatu. Jak Państwo pamiętają, opinia dotyczyła wniesionego przez radnych klubu Koalicja Obywatelska projektu uchwały dotyczącego uchylenia uchwały Rady Powiatu w sprawie likwidacji Powiatowego Zespołu Administracji Oświaty, będącej tematem poprzedniej sesji. Uchwała nr 27/71/2019 z dnia 20 sierpnia bieżącego roku w sprawie wyznaczenia likwidatora Powiatowego Zespołu Administracji Oświaty. I tutaj na likwidatora został wyznaczony pan dyrektor tej jednostki Krzysztof Karulewski. Uchwała nr 27/72/2019 z dnia 20 sierpnia bieżącego roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. I dotyczy to nauczycieli, którzy po odbyciu stażu złożyli wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego. Uchwała nr 28/73/2019 z dnia 27 sierpnia bieżącego roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wartoszycach. W wyniku rozstrzygniętego konkursu powierzone zostało pani Urszuli Petrykowskiej stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wartoszycach na okres 5 lat szkolnych, to jest od dnia 1 września 2019 roku do dnia 31 sierpnia 2020
2024 roku. Uchwała nr 28, łamane na 74, łamane na 2019, z dnia również 27 sierpnia bieżącego roku, w sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania czynności prawnych. I niniejszą uchwałą Zarząd Powiatu upoważnia od dnia 1 września 2019 roku dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 do dokonywania czynności prawnych związanych z prowadzeniem szkoły w granicach zwykłego zarządu. Uchwała nr 28 łamane na 75 łamane na 2019 z dnia 27 sierpnia bieżącego roku w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki organizacyjnej powiatu do zawierania umów cywilnoprawnych mających bezpośredni związek z wykonywaniem czynności opodatkowanych, wystawiania faktur VAT oraz w imieniu i na rzecz powiatu. Przedmiotowa uchwała upoważnia dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 do wyżej wymienionych czynności i obowiązuje również od 1 września 2019 roku. Kolejna uchwała nr 28 łamane na 76 łamane na 2019 z dnia 27 sierpnia bieżącego roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół w Górowie i Ławeckim. Zarząd Powiatu ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora przedmiotowej szkoły. Na ogłoszenie nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym postanowił powierzyć pani Dorocie Lipkiewicz obowiązki dyrektora na okres od 1 września 2019 do dnia 30 czerwca 2020 roku. Uchwała nr 28 łamane na 77 łamane na 2019 z dnia 27 sierpnia bieżącego roku w sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania czynności prawnych. W ślad za poprzednią uchwałą Zarząd Powiatu upoważnia od dnia 1 września 2019 roku dyrektora Zespołu Szkół w Górowie i Ławeckim do dokonywania czynności prawnych związanych z prowadzeniem szkoły w granicach zwykłego zarządu. Uchwała nr 28 łamane na 78 łamane na 2019 z dnia 27 sierpnia bieżącego roku w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki organizacyjnej powiatu do zawierania umów cywilnoprawnych mających bezpośredni związek z wykonywaniem czynności opodatkowanych i wystawiania faktur VAT w imieniu i na rzecz powiatu. I dyrektor Zespołu Szkół w Górowie Ławeckim została upoważniona do wyżej wymienionych czynności na okres pełnienia obowiązków przewidzianych 10 miesięcy. Uchwała nr 28 łamane na 79 łamane na 2019 z dnia 27 sierpnia bieżącego roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środków trwałych i wyposażenia w użytkowanie. I tutaj niniejszą uchwałą Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przekazanie z Powiatowego Zespołu Administracji Oświaty w użytkowanie na rzecz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 środków trwałych i wyposażenia. Środki trwałe zostaną przekazane na podstawie dowodu PT, natomiast wyposażenie na podstawie protokołu. Uchwała nr 28 na 80 łamane na 2019 z dnia 27 sierpnia również bieżącego roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środków trwałych i wyposażenia w użytkowanie. Natomiast na mocy tej uchwały nastąpi przekazanie z Powiatowego Zespołu Administracji Oświaty w użytkowanie na rzecz Starostwa Powiatowego środków trwałych i wyposażenia. Środki trwałe zostaną przekazane na podstawie dowodu PT, a wyposażenie na podstawie protokołu. Uchwała nr 28 łamane na 81 łamane na 2019 z dnia 27 sierpnia bieżącego roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za okres pierwszego półrocza 2019 roku oraz przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Informacja zgodnie z wymogami prawa zostanie przedłożona do dnia 31 sierpnia bieżącego roku Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Oraz uchwała nr 28 łamane na 82 łamane na 2019 z dnia 27 sierpnia bieżącego roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Tutaj Zarząd Powiatu postanowił zaciągnąć kredyt długoterminowy w 2019 roku w wysokości 2 milionów złotych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu. Termin spłaty został ustalony na okres 10 lat. Wysoka Rado, Zarząd Powiatu omawiał ponadto i rozpatrywał następujące sprawy. Zarząd Powiatu postanowił złożyć wnioski do programu Fundusz Dróg Samorządowych w naborze w miesiącu sierpniu 2019 na niżej wymienione inwestycje drogowe.
Te wnioski zostały już złożone w dniu wczorajszym. Pierwszy wniosek to jest przebudowa drogi powiatowej numer 1354N. To jest skrzyżowanie z drogą powiatową numer 1386N i do skrzyżowania z drogą powiatową numer 1541N o długości w sumie 4 km 13 metrów. Planowany koszt to kwota 7 310 392 zł. Drugi wniosek. Rodnowo-Pieszkowo. Tak. Ten drugi wniosek. Pieszkowa, czy tylko do tych takich miejscowości? No od Rodnowa 4 km 13 metrów, nie wiem gdzie to tam się skończy dokładnie, na skrzyżowaniu tym tutaj z drogą powiatową numer 1541. No tam to Piciny, tak. Aha, to czyli ja rozumiem, że tutaj będziemy musieli po prostu bardziej nazwami operować niż... Tak, dobrze, przy kolejnych prezentacjach postaramy się to też tutaj umieszczać, bo faktycznie w tej chwili na bieżąco jest trudno, chociaż wiemy o które chodzi. Kolejny wniosek drugi, to jest ta przebudowa drogi powiatowej numer 3090N od kilometra i tak dalej, granica gminy do kilometra, koniec, miejscowość Turcz, o długości 4 km 536 metrów. To też jest ta kontynuacja tutaj drogi Skitno właśnie Turcz. Skitno-Liski tam i Turcz. I planowany koszt tej drogi z kolei to jest 7 821 000 zł 405 zł. I trzeci wniosek to jest rozbudowa drogi powiatowej numer 1382 na odcinku Woryny-Wiewiórki wraz z budową ścieżki rowerowej. I tutaj planowany koszt to jest 6 626 384 zł. Przewidujemy, że okres realizacji nastąpi w latach 2020-2001 tych trzech naszych wniosków, tych dróg. Chciałbym tutaj też jakby przypomnieć, że inwestycja o nazwie rozbudowa drogi powiatowej numer 1382 na odcinku Woryny-Wiewiórki wraz z budową ścieżki rowerowej jest złożona również do programu Polska-Rosja. I przewidywany termin właśnie ogłoszenia wyników tego konkursu, no to teraz październik właściwie tego roku. Więc zobaczymy, gdzie my tam, myślę, że się załapiemy, kolokwialnie rzecz nazywając, no ale robić tę drogę chcemy wykonywać i myślę, że uda nam się to zrobić. Jak Państwo radni pamiętają, zostały także złożone do Funduszu Dróg Samorządowych wnioski o dofinansowanie inwestycji drogowych i to w naborze w miesiącu kwietniu 2019 roku. I to też takie trzy wnioski zostały złożone. Pierwszy to jest przebudowa drogi powiatowej numer 1380N, czyli Dęby-Toprzyny. Skrzyżowanie tam z drogą powiatową 1519N i drogą wojewódzką numer 511. I wartość tego zadania to kwota 12 246 456 zł. Drugi wniosek to przebudowa drogi powiatowej 1956N. I z drogą wojewódzką numer 592 Kowalewo-Łędławki w miejscowości Grzęda. Tu chodzi o tę drogę w Grzędzie. I wartość tego zadania 2 364 000 zł. No i trzeci wniosek to wniosek na remont mostu drogowego przez rzekę Elmę. Tutaj na drodze powiatowej numer 1354 Glądy-Pieszkowo-Tolko w miejscowości Piaseczno. I wartość tego zadania prawie 500 000 zł. 496 882 zł. Wnioski te uzyskały rekomendację Komisji Wojewody o dofinansowanie i zostały przekazane do zatwierdzenia już przez ministerstwo. Przewidujemy okres realizacji koniec bieżącego roku, od końca bieżącego roku do końca 2020 roku. Na ostatnim posiedzeniu przed sesją Zarząd Powiatu przygotował zgodnie z wnioskiem Klubu Radnych Koalicja Obywatelska projekt uchwały w sprawie zmian do uchwały Rady Powiatu nr 9/42/2019 wprowadzający do składu Komisji Budżetu i Realizacji Zadań Powiatu radnego pana Zbigniewa Krzysztofa Szyszkę w miejsce pana radnego Marcina Przybysza. Ponadto Zarząd Powiatu akceptuje pozostałe propozycje ujęte we wniosku Klubu Radnych i będą one przedkładane podczas procedowania stosownych uchwał. Na wszystkich posiedzeniach Zarządu Powiatu Zarząd omawiał i rozpatrywał sprawy związane z likwidacją jednostki organizacyjnej Powiatowego Zespołu Administracji Oświaty.
No i tradycyjnie w okresie przedsesyjnym Zarząd Powiatu na swych posiedzeniach zajmował się również sprawami związanymi z przygotowaniem materiałów właśnie pod obrady dzisiejszej sesji. Także dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny ma pytanie. Ja mam pytanie do pana starosty. W sprawie tych dróg, które złożyliśmy do Funduszu Dróg Samorządowych, tak to się nazywa. Chciałbym zapytać, czy wiadomo jest, jakie będzie ewentualne dofinansowanie, czy to jest 50-50, czy może korzystniejsze dla nas, że środków nie mamy. Interesuje mnie bardzo ta droga Dęby-Toprzyny. W związku z tym jeszcze dopytam, czy w tej sprawie są jakieś postępy, czy może jakieś rezultaty rozmów z nadleśnictwem, bo pamiętam w ubiegłym roku, sam rozmawiałem z panem nadleśniczym, były takie pomysły, żeby nadleśnictwo również partycypowało w kosztach, bo wiadomo, że ta droga oprócz tego, że jest dla mieszkańców i to dużej ilości mieszkańców, tam jest szkoła w Toprzynach, jest bardzo ważna, bynajmniej dla naszego regionu Górowszczyzny, ale też i ważne jest dla Lasów Państwowych, bo ta droga jak gdyby łączy dwa największe kompleksy leśne, więc Lasy Państwowe, a właściwie firmy, które wywożą drzewo, tak mówiąc kolokwialnie, no bardzo korzystają z tej drogi i czy nadleśnictwo zadeklarowało jakiś udział w kosztach budowy tej drogi. To tyle. Czy pan starosta będzie w stanie teraz odpowiedzieć? To znaczy ja króciutko tutaj odpowiem. Oczywiście o szczegółach takich, no to musielibyśmy tutaj porozmawiać z panem dyrektorem, który ma delegację do tego, żeby prowadzić te rozmowy między innymi z nadleśnictwem. Zresztą pan starosta Bogdanowicz również zna sprawę. Ale ja odpowiem na to pierwsze pytanie, które pan zadał. Jakie jest dofinansowanie? No takie to moje westchnięcie to już było odpowiedzią. No my liczyliśmy, że powiaty zostaną dofinansowane w kwocie większej niż te 50%. Na dzisiaj mamy taką informację, że w zasadzie będzie to 50%, jeżeli już to maksymalnie 60%. Ale bądźmy takiej myśli realnej, że to będzie jednak 50-50. W tej fazie tego funduszu. O tej drodze Dęby-Toprzyny, to ja myślę, że my sobie porozmawiamy w szczegółach albo na komisji, albo może na następnej posiedzeniu Rady. Kiedy będzie z nami pan dyrektor Łomecki, on miał być, ale dzisiaj ma tam spotkanie właśnie pilne, może w późniejszym czasie, bo nie chciałbym tutaj jakby mówić o czymś, co zostało może zmienione, albo już jakieś rozmowy, które są prowadzone z nadleśnictwem, osiągnęły jakiś tam konsensus. Więc proszę tutaj panie radny o to, żebyśmy mogli o tym porozmawiać albo na komisji, albo na kolejnej radzie. Dobrze? Ja przygotujemy w takim razie dokładnie sprawozdanie z tych rozmów i to przedstawimy. Pan wicestarosta. Ja bym tylko dodał do tego, co pan starosta mówi właśnie, że rozmowy cały czas są w toku z panem leśniczym. 9 jest planowane spotkanie z włodarzami odnośnie dróg i ma być tam pan nadleśniczy z Górowa. Cały czas jest ten temat jakby omawiany, drążony w sprawie tych dróg i tam jeszcze dotyczy zamiany drogi, więc jak już pewne rzeczy dojdą do skutku, to poinformujemy radnych. Z włodarzami i oczywiście gminy rozumiem. I miasta. Proszę pan, dziękuję bardzo. Powiem, że pan nadleśniczy był przychylny oczywiście. Była bardzo konstruktywna rozmowa jeszcze w ubiegłym roku, myślę, że w tym roku też. Więc trzeba wykorzystać ten dobry... Pan nadleśniczy jest cały czas przychylny. Proszę państwa... Władze zwierzchnie jego mają inne zdanie i to jest problem, ale myślę, że po rozmowach coś tam może się uda. Proszę państwa, przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Czyli... Jeszcze jedno pytanie, można? Tak. Jedno pytanie mam tutaj. Słucham. A dotyczy zaciągnięcia kredytu w wysokości 2 mln zł. A chciałbym się dowiedzieć, na co ma być to przeznaczone, ta kwota. Nie, nie. Deficytu oczywiście powiatu, tak. Nie dlatego, tylko to jest kwota przy budżecie, jaki jest w tej chwili dosyć duża, że 10 lat. Dobrze, proszę państwa, przechodzimy do...
do kolejnego punktu, czyli przedstawienie sprawozdania z działalności nadzoru wodnego w Bartoszycach za rok 2018. Państwo, panowie otrzymali takie sprawozdanie i czy pan chciałby coś jeszcze powiedzieć na ten temat? Także bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, Państwo tutaj zebrani. Ustawą z 20 lipca 2017 roku jestem zobowiązany jako kierownik nadzoru wodnego tutaj w Bartoszycach złożyć sprawozdanie z działalności nadzoru wodnego w Bartoszycach. I tylko to jest tak jakby moja potrzeba albo złożyć informację dla Państwa. I tutaj, że jestem na sesji, to jestem tylko po to chyba, żebyście Państwo mogli zadać mi jakiekolwiek pytania, które Was nurtują w sprawie gospodarki wodnej. Ewentualnie co będę wiedział w moim zakresie, to odpowiem, bo nie ukrywam, jestem kierownikiem od 1 stycznia 2018 roku i zakres kompetencji najmniejszego organu Wód Polskich, nadzoru wodnego, jest ograniczony. Także jeśli będę w stanie na jakieś pytania Państwu odpowiedzieć, bo widziałbym te moje wystąpienie tutaj u Państwa, odpowiadając na jakieś pytania, które Państwa nurtują z dziedziny gospodarki wodnej, to odpowiem. Jeśli coś będzie wykraczało, no to trzeba będzie po prostu uzyskać informacje od organów wyższego szczebla ewentualnie. Ja postaram się ewentualnie odpowiedzieć dla Państwa w późniejszym terminie. Ja mam takie pytanie, tak? Może no, na pewno Pan odpowie mi od razu, bo rozmawialiśmy przed. Teraz jest temat susz, klęsk żywiołowych, które występują w Polsce. No i to jest coraz większy problem. Zresztą widzimy, co się dzieje. Może u nas jest w miarę zielona, ale reszta Polski no schnie. Każdy, gdzie jeździ, sprawa rolnictwa, ogrodów, tego wszystkiego, no to zaczyna się robić tragedia w naszym kraju. Teraz jest jakiś temat, że wy jako Wody Polskie chyba będziecie troszeczkę pomagać, znaczy co we własnym zakresie będziecie robić, bo najprawdopodobniej ogłoszone przez Ministerstwo Rolnictwa będą dofinansowania do tak zwanej tej małej retencji, czyli do budowy stawów, nie wiem, studni głębinowych. Czy wy jako nadzór wodny, jako Wody Polskie będziecie pomagali rolnikom? Bo wiem, że czasami takie tematy są tematami ciężkimi do rozstrzygnięcia, chociaż wiem, że idąc do Was nie jest problem, bo sam jestem na etapie załatwiania pozwolenia na staw, więc wiem, że to nie jest wielki problem. Już Panu odpowiadam. Nie mam takiej akurat szczegółowej wiedzy na ten temat, ale na pewno jako nasza instytucja będziemy się tym problemem zajmować. Z mediów wiadomo, że sprawa suszy jest prowadzona przez kilka takich organów, które są wiodące, ministra rolnictwa, ministra gospodarki morskiej i żeglugi wodnej, których to jest nasz pan dyrektor, ostatnio występował w mediach nasz pan prezes Mirosław Daca. Także te informacje, które ja posiadam, to też posiadam tylko z mediów. Nie znam dokładnie szczegółów tych wszystkich projektów i tak dalej, ale na pewno będziemy w tym uczestniczyć i będziemy pomagać. Służymy dla rolnictwa, niezależnie od tego, że się nazywamy jako Wody Polskie, ale jesteśmy tutaj na terenie związani stricte z rolnictwem i dla niego służymy. Myślę, że więcej informacji na ten temat to mógłby ewentualnie tej małej retencji związanej z Ministerstwem Rolnictwa, który ten program już ma wejść we wrześniu tego roku, mógłby tu przekazać radny sejmiku pan Marcin Kazimierczuk. I na pewno ma większą wiedzę ode mnie w tej materii, gdyż to będzie jako samorząd tutaj organem prowadzącym na naszym terenie tego programu. Jeśli chodzi o nasze działanie, no to tutaj złożyłem sprawozdanie z naszego działania w roku 2018, gdzie dopiero zaczynaliśmy swoją działalność i przedstawiłem pokrótce po prostu, czym się zajmujemy, jakie mamy kompetencje, co robimy i zawsze może służymy radą i pomocą swojej kompetencji, mimo że jesteśmy ograniczeni, jesteśmy tą jednostką organizacyjną najmniejszego szczebla, a wszelkie ważne decyzje zapadają wyżej, w zarządach zlewni, w SZGW, w Białymstoku, pod którym my podlegamy. Proszę jeszcze jakieś pytania? Proszę bardzo. Ja mam jedno pytanie takie zasadnicze, ponieważ tak się składa, że ja się tymi sprawami zajmowałem zawodowo. Nie jest to żadną tajemnicą. Natomiast jedno pytanie mam takie. Jaka kwota w tym roku została przeznaczona na konserwację rzek? To jest pierwsza rzecz.
i czy wszystkie rzeki zostały objęte konserwacją. Ja nie wnikam w szczegółówki, bo znam to i wiem, z czym to się je. Natomiast mnie dotyczy w tej chwili sprawa konserwacji rzek. Jaka kwota i jakie rzeki? Już raz temu odpowiadam. W sprawozdaniu jest ujęte za rok 2018 jako ten pierwszy rok, gdzie się rozwijaliśmy, budowaliśmy swoje struktury. Budżet był zatwierdzony w późniejszym okresie. Wykonaliśmy niedużo, bo tylko konserwację rzek. W tej chwili to się nazywa roboty utrzymaniowe na rzekach. Na wartość około 200 tysięcy złotych na trzech rzekach. W porównaniu z innymi nadzorami powiem, że i tak udało nam się wprowadzić trzy takie rzeki, które były odzwierciedleniem potrzeb zgłaszanych przez rolników w terenie. W tym roku, nie to, że się pochwalę, bo nie ma tego w sprawozdaniu, bo dopiero będzie to za rok, udało nam się wprowadzić wszystkie nasze rzeki na naszym terenie, a powiem Państwu, że działamy na terenie powiatu bartoszyckiego, lidzbarskiego i częściowo olsztyńskiego, gdyż podział wód polskich, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zostało podzielone pod innym kątem. Poprzednio było administracyjnie, a teraz jest podzielone zlewniami. I nasz teren działania obejmuje rejon wodny Narwi, Banówki, Niemna, Łyny i Pregoły, tych wszystkich przygranicznych tu rzek. I w tym roku udało nam się przeprowadzić przetargi, zgłosić do przetargu, bo przetargi przeprowadza nasza instancja wyższego szczebla, wszystkie rzeki do robót utrzymaniowych na łączną kwotę około 1 030 000. Także jesteśmy w tej chwili w trakcie realizacji tych robót utrzymaniowych. Mamy już odbiory. Do końca października powinniśmy zakończyć wszystkie roboty utrzymaniowe na rzekach. Dziękuję bardzo. Jeszcze pan radny Mucha. Ja mam jedno pytanie, może nie związane ze sprawozdaniem. Tak? Chodzi mi o rzekę Guber. Tak. Wiemy, że ta rzeka jest mocno wypłycona i dzięki temu, czy ta rzeka jest przyczyną corocznego podtapiania miejscowości Lwowiec. Czy są jakieś plany na pogłębienie koryta rzeki Guber na odcinku tutaj właśnie od mostu w Marłutach do Sępopola? Już odpowiadam. Jako, że pracowałem w zarządzie melioracji od 1985 roku do końca, jak istniał zarząd melioracji, plany regulacji całego dorzecza z rzeki Guber były zgłaszane już gdzieś około 15 lat temu, ale to się wiąże z regulacją całego systemu zlewni rzeki Guber wraz z przyległymi do niego dopływami. A więc to jest około 6 rzek, które dopływają do Guber. Jest to ogromny program, który nie w tamtych latach no po prostu był chyba za duży, żeby podjąć te działania. Jest to w planach, ale na dzień dzisiejszy powiem panu, że w tym roku na przykład nie poszła żadna inwestycja na ciekach do regulacji, ale mamy to na uwadze, bo jest to konieczność, żeby to zrobić, ale to wymaga ogromnych nakładów finansowych. W naszych planach to jest, ale za ile to może być zrealizowane, nie wiem. Po prostu nie wiem. Dobrze. Ale chodzi mi o to, że przez ileś lat jednak, ja też jestem rolnikiem, zasypywaliśmy gdzieś te bagna, meliorowaliśmy bagna. Teraz chyba zaczyna następować temat, żeby odwrócić to. Tak jest. I mi się wydaje, że chyba trzeba by było, bo mówię, no sam u was załatwiałem temat wykopania stawu. Zawsze to było przedstawiane, że jak ktoś wykopie staw, to zaraz przyjedzie nadzór Wody Polskiej i nakaże zasypać nadzór budowlany, a to nie jest takie straszne, nie jest trudne. Nie wiem, mój taki apel jest, kopmy te stawy, zatrzymujmy tą wodę, bo no, to jest coraz większy problem przecież, prawda? Nowelizacja ustawy, powiem panu, z 2017 roku uprościła tą procedurę wykopania stawów i stawy do 500 metrów kwadratowych na swoich gruntach, które są zasilane tylko wodami opadowymi lub gruntowymi, nie wpływające na sąsiednie grunty, można zgłaszać na zgłoszenie wodnoprawne. Bez wykonywania, uzyskania pozwolenia wodnoprawne i tak dalej. Ale jeśli zostanie na nim pobudowany pomost, zostanie zabudowany ten staw, umocniony jakimkolwiek materiałem, już podlega pod prawo budowlane. To przestrzegam, bo czasami rolnicy przychodzą, mówią, wykopię sobie stawek rekreacyjny i tak dalej, go zabuduję i tak dalej. I wtedy przychodzi kontrol z nadzoru budowlanego albo z budownictwa, sąsiad sąsiada, że tak powiem, doniesie o takim stanie i wtedy po prostu te dokumenty, które ma na zgłoszenie, nie są wiążące już z tymi robotami, co wykonał.
Także rolnicy tu powinni pytać się dokładnie, jakie mają prawo przy budowie stawu. No może to się zmieni przy tym programie ministra rolnictwa, który wchodzi we wrześniu z możliwością budowania tych stawów. Nie wiem tych zasad, na jakich to będzie zasadach, jakie tam będą ulgi, jakie możliwości, ale podejrzewam, że to będzie wszystko z myślą o retencji, żeby tych stawów powstało jak najwięcej. Dziękuję. Dobrze, dziękuję bardzo. Przechodzimy wobec tego do podjęcia uchwał w sprawach, czyli... bardzo proszę. Przepraszam, a jednocześnie dziękuję za głos, ponieważ jest taka sytuacja, że ja jestem zastępcą dyrektora Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, czyli tej instytucji, która będzie wprowadzała, wdrażała ten temat, o który pan radny pytał. A jednocześnie dosłownie wczoraj dostałem pismo od pani prezes swojej, aby upowszechniać tą informację na temat tego nowego działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. I to prawda, Ministerstwo Rolnictwa zmienia legislatywę, czy zmieniło rozporządzenie, które dotyczy działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, gdyż do tej pory ten program nie obejmował dofinansowania na jakiekolwiek koszty kwalifikowane związane z nawodnieniem upraw rolniczych. I po tych zdarzeniach, które miały miejsce szczególnie w tamtym roku, kiedy to nasze rolnictwo doświadczyło ogromnej suszy, Ministerstwo Rolnictwa postanowiło wprowadzić do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich kolejne poddziałanie, czyli w ramach działania modernizacja gospodarstw rolnych wprowadza się kolejny obszar, obszar E. Ten obszar E jest właśnie dedykowany na to, aby rolnicy mogli uzyskać dofinansowanie na stworzenie ujęcia wody, na rozprowadzenie nawodnienia na pola i na maszyny urządzenia do nawadniania upraw polowych. Ta pomoc jest pomocą związaną z refundacją poniesionych kosztów. Czyli maksymalna kwota dofinansowania na nawodnienia upraw rolniczych wynosi do 100 tysięcy złotych. Procentowo to jest 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych, czyli 50% zakupu maszyn i urządzeń do nawadniania na budowę ujęcia wodnego. 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż kwota 100 tysięcy złotych. Wezwanie do składania wniosków zostanie najprawdopodobniej ogłoszone we wrześniu, więc wszyscy rolnicy, którzy są zainteresowani, powinni już być wyczuleni i ewentualnie kontaktować się ze swoimi doradcami. Czyli Ośrodek Doradztwa Rolniczego to jest ten podmiot, który służy rolnikom w przygotowaniu ewentualnej aplikacji. My z racji tego, że to obsługujemy jako agencja, mamy konflikt interesów i to rozpatrujemy. Stąd też apeluję, aby rolnicy, którzy chcieliby skorzystać z tego programu, udali się do swojego doradcy rolnego, który będzie mógł przygotować tę aplikację i skorzystać z tej pomocy na nawodnienie. Z drugiej strony również jesienią będzie miało miejsce wezwanie do składania wniosków na inwestycje związane z melioracją. Czyli mamy takie działanie w ramach PROW-u, gdzie spółki wodne mogą liczyć na dofinansowanie zakupu sprzętu na przykład do pielęgnacji, do oczyszczania rowów melioracyjnych. Tutaj ta kwota do tej pory wynosiła 500 tysięcy złotych, czyli maksymalne dofinansowanie dla spółki wodnej wynosiło 500 tysięcy złotych. Wyjątkowo w tym roku będzie nabór jedyny i ostatni, gdzie to dofinansowanie sięgnie aż 1 000 000 złotych. Więc jeżeli mamy na terenie gminy działającą spółkę wodną, która chciałaby się dokapitalizować, czyli zwiększyć swoją wydajność, zmienić swój sprzęt, może z tego skorzystać tylko i wyłącznie w tym roku i kwota refundacji jest aż 1 000 000 złotych. Stąd też warto jest zastanowić się nad tym, aby również i od strony kwestii utrzymania urządzeń melioracyjnych również mogły te spółki zainwestować, wymienić sprzęt tak, aby jeszcze lepiej to służyło obszarom wiejskim. Bardzo dziękuję za możliwość wypowiedzenia. Dziękuję bardzo. Także taka informacja jest bardzo istotna. Mam nadzieję, że już zakończyliśmy tę sprawę. Wobec tego chciałbym przystąpić już w tej chwili do podjęcia uchwał w sprawach, czyli przechodzimy do punktu 7. Pierwszą uchwałą, którą
będziemy procedowali. Jest to uchwała zmian w budżecie w powiatu na rok 2019. Ona jest bardzo obszerna. To jest tutaj, jak widzę, kilkanaście kartek, ale sam jakby samą uchwałę pozwolę Państwu sobie przeczytać i wtedy ewentualnie zabierze głos Pani Skarbnik. Czyli na podstawie artykułu 12 punkt 5 etc. etc. Rada Powiatu Bartoszewskiego uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę 351 146 zł i 4 grosze zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. Dochody powiatu po zmianach wynoszą 81 461 385 zł i 89 groszy. Dochody bieżące 76 289 692 zł i 86 groszy i dochody majątkowe to jest 5 171 693 zł i 3 grosze. Paragraf drugi. Zwiększa się plan wydatków powiatu o kwotę 383 942 zł i 47 groszy zgodnie z załącznikiem numer 2. Punkt drugi. Wydatki budżetu powiatu po zmianach wynoszą 81 256 049 zł i 80 groszy. Wydatki bieżące 69 243 248 zł i 52 grosze. Wydatki majątkowe 12 012 801 i 28 groszy. Punkt trzeci. Zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2019 roku zgodnie z załącznikiem nr 3a 3b. Punkt czwarty. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegają zwrotowi w wysokości 893 990 zł i 58 groszy zgodnie z załącznikiem nr 7. Wydatki i dochody związane z realizacją. Podpunkt pierwszy. Zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami stanowią załączniki nr 4a i 4b. Paragraf trzeci. Punkt pierwszy. Zmniejsza się rezerwę celową na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych o kwotę 14 350 zł. Punkt drugi. Rezerwa celowa na wypłaty jednorazowe nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe po zmianie wynosi 685 tysięcy 762 zł 25 groszy. Punkt trzeci. Zmniejsza się rezerwę ogólną na dofinansowanie modernizacji systemu CA5 w magazynie broni zgodnie z obowiązującymi normami w Zespole Szkół Podstawowych nr 1 w Bartoszycach w wysokości 700 zł. Rezerwa ogólna na poziomie po zmianie wynosi 63 100 zł. Paragraf czwarty. Nadwyżka budżetu powiatu w wysokości 205 336 zł i 9 groszy zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych. Punkt drugi. Przychody budżetu w wysokości 2 840 519 zł i 91 groszy. Rozchody w wysokości 3 045 856 zł zgodnie z załącznikiem nr 6. Zestawienie planowanych kwot, to jest paragraf 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 5. Paragraf 6. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu. Paragraf 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Tyle treść uchwały. Oczywiście jest cała seria załączników. Komisja do spraw budżetu i zadań powiatu obradowała nad tą uchwałą. Ja teraz poproszę pana przewodniczącego komisji, pana Wiesława Kuracha o wyrażenie opinii o tej uchwale. Bardzo proszę. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Komisja na posiedzeniu w dniu 26 sierpnia tego roku opiniowała wyżej wymieniony projekt uchwały, jak również korekty do tego projektu uchwały. Komisja jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Jednocześnie, jeżeli pan przewodniczący pozwoli, odniosę się też do drugiego projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Tak, bardzo proszę, bo ta uchwała jest po prostu konsekwencją tej uchwały. One są ze sobą wspólne. Tu również komisja jednogłośnie, 8 członków komisji było za, głosowała za pozytywną opinią. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jakieś pytania do uchwały? Czy pani skarbnik chciałaby coś powiedzieć? Nie. Wszystko jest jasne. Na komisji było omawiane. Wobec tego przystępujemy do głosowania tej uchwały. Bardzo proszę, kto z panów radnych jest za przyjęciem uchwały budżetowej przed chwilą przeze mnie przeczytanej? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam niniejszym, że za głosowało 15 radnych, nikt się nie wstrzymał, nikt nie był przeciw, dwóch radnych jest nieobecnych. Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszewskiego przyjęła uchwałę budżetową, dotyczącą zmian budżetu, przepraszam. Przechodzimy do kolejnej uchwały, tak jak już powiedziałem, która jest konsekwencją uchwały budżetowej, czyli w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu bartoszewskiego na lata 2019-2029. Nie wiem, czy ją czytać, bo ona w zasadzie dotyczy tego samego. Także przechodzimy wobec tego do głosowania, bo nikt się nie zgłasza z pytaniami. Wobec tego, kto z panów radnych jest za przyjęciem zmian w wieloletniej prognozie finansowej powiatu bartoszewskiego na lata 2019-2029? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam ponownie, że Rada przyjęła tę uchwałę jednogłośnie, 15 osób za. Dwie osoby są nieobecne. Przechodzimy do kolejnej uchwały, proszę państwa. Powołania doraźnej komisji do zmian w statucie powiatu. Tak jak już dzisiaj ta sprawa wynikła, prawda, bo statut trzeba zmienić, statut trzeba dostosować do obowiązującego prawa. Dlatego powołujemy komisję statutową. Pan starosta do tej uchwały ma uwagę. Bardzo proszę. Moja uwaga polega tylko na tym, że chcieliśmy tutaj do tej komisji jako zarząd zgłosić jeszcze swojego przedstawiciela po prostu. I tym naszym przedstawicielem w tej komisji byłby pan starosta Władysław Bogdanowicz. Po prostu uważamy, że członek zarządu w komisji to lepsza komunikacja, lepsze wykorzystanie środków i pracowników, którzy będą potrzebni do tego, żeby taki statut uchwalić. Tak jak mówiłem, no naszym jakby życzeniem jest wszystkich chyba tutaj radnych, żeby ten statut był takim statutem wzorcowym. Dobrze, nie widzę sprzeciwu, wobec tego przeczytam treść uchwały, którą pan, czy pan się oczywiście zgadza? Tak, ja wyrażam zgodę, tylko chciałbym tutaj, jakby chyba pan przewodniczący się przejęzyczył, czy nie zmiany statutu, tylko zmian w statucie. Tak, nie opracowujemy nowego statutu, tak, tylko tak, dokonujemy zmian. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Ja przeczytam dokładnie uchwałę i wtedy będzie wszystko jasne. Rada Powiatu Bartoszewskiego z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania doraźnej komisji do zmian w statucie powiatu. Tak mam to napisane. Na podstawie artykułu 17 ust. 1 etc. Rada Powiatu Bartoszewskiego uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Powołuje się komisję doraźną do spraw wprowadzenia zmian w statucie powiatu przyjętego uchwałą Rady Powiatu numer i tak dalej w następującym składzie osobowym. Punkt pierwszy. Darski Lech i od razu wyrażam zgodę. Punkt drugi, Łuszczyk Krzysztof i też od razu zapytam, wyrażę zgodę. Punkt trzeci, Mucha Grzegorz, wyraża zgodę. Punkt czwarty, Robert Pająk. Punkt piąty, Zduniuk Ryszard.
I punkt szósty Władysław Bogdanowicz, który już zgodę wyraził. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi z życiem z dniem 1 września 2019 roku i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz publikacji na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej w Bartoszycach. Tak, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, ja tak w kwestii formalnej, bo chciałbym tutaj zasugerować, żeby ta komisja po ogłoszeniu jakby przez pana przewodniczącego 5 minut przerwy po prostu się ukonstytuowała. Chodzi o to, że musimy to zapisać w protokole i te 5 minut byłoby na to, dobrze, abyście się państwo zebrali i przedyskutowali, najpierw, kto ma być przewodniczący. Dziękuję bardzo. Dobrze, w takim razie poddaję pod głosowanie tę uchwałę, którą jeszcze pan radny Mucha, bardzo proszę. Panie przewodniczący, jak dobrze zrozumiałem pana starostę, to myślę, że jeśli nie ma sprzeciwu rady, to dobrze byłoby, żeby się kandydaci do komisji statutowej spotkali przed głosowaniem i ustalili już skład osobowy, żebyśmy nie musieli podejmować drugiej uchwały zmieniającej tą pierwszą, tak? Bo tutaj mamy tylko określone osoby i nie mamy podziału funkcji. Więc myślę, że teraz 5 minut przerwy, ustalimy już podział funkcji, dopiszemy już do uchwały funkcji i podejmiemy już jedną uchwałę. Wobec tego bardzo proszę, ogłaszam 5 minut przerwy. Szanowni Państwo, wznawiam obrady 14 sesji po przerwie i informuję wszystkich Państwa, że zaproponowany skład komisji ustalił między sobą funkcje, jakie radni mają pełnić w tej komisji. Otóż okazuje się, że przewodniczącym komisji został wybrany Lech Darski, czyli ja. Zgadzam się oczywiście. Na sekretarza komisji został wybrany Krzysztof Łuszczyk. Zgadza się pan Krzysztof Łuszczyk. Wobec tego przeczytam jeszcze raz dokładnie skład komisji, którą będziemy głosowali. Otóż punkt pierwszy, Darski Lech, przewodniczący komisji. Punkt drugi, Łuszczyk Krzysztof, sekretarz komisji. Punkt trzeci, Mucha Grzegorz, członek komisji. Punkt czwarty, Pająk Robert, członek komisji. Punkt piąty, Zduniuk Ryszard, członek komisji. Punkt szósty, Władysław Bogdanowicz, członek komisji. Poddaję wobec tego pod głosowanie uchwałę już z funkcjami, które zostały zaproponowane. Kto z panów radnych jest za podjęciem tej uchwały przedstawionej przeze mnie? Kto jest przeciw, a kto się wstrzymał? Naprawdę pan Mucha jest przeciwny? A to już niech będzie. W takim razie, tak czy owak, jest to 14 radnych jest za, jeden niechcący przeciw, dwóch radnych nieobecnych. Stwierdzam wobec tego, że Rada Powiatu Bartoszyckiego powołała komisję doraźną do spraw zmian w statucie powiatu. Kolejna uchwała, proszę Państwa, ale proszę o ciszę. Kolejna uchwała dotyczy wprowadzenia zmian w uchwale Rady Powiatu, jeśli chodzi o komisję rewizyjną. Otóż akces do komisji rewizyjnej zgłosili panowie Mirosław Olejnik, chciałbym zapytać, czy wyraża zgodę, i pan Ryszard Zduniuk również, czy wyraża pan zgodę? Dobrze. Wobec tego ta uchwała ma następujące brzmienie. Na podstawie artykułu 16 ustawy o samorządzie powiatowym i tak dalej. Rada Powiatu uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. W uchwale Rady Powiatu numer 9/41/19 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie ukonstytuowania się komisji rewizyjnej wprowadza się następujące zmiany. W paragrafie punkt pierwszy. W paragrafie pierwszym dodaje się punkt czwarty w brzmieniu Olejnik Mirosław
i punkt piąty w brzmieniu Zduniuk Ryszard. Punkt, paragraf drugi, uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 roku. I punkt, paragraf trzeci, uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz publikacji na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Bartoszyckiego. Kto z panów, głosujemy, kto z panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały, którą przed chwilą przeczytałem? Kto jest, tak, kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? No już pan radny mucha prawidłowo. Tak jest. Proszę państwa, czyli 15 osób jest za. Gratuluję panom i życzę przyjemnej pracy w komisji. No, lepiej późno niż wcale. Proszę panów, przechodzimy teraz do kolejnej uchwały, a mianowicie również w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale Rady Powiatu. Tym razem ta zmiana dotyczy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Uchwała brzmi w ten sposób. Paragraf pierwszy. W uchwale Rady Powiatu Bartoszyckiego nr 9 łamany przez 53 łamany przez 29 z dnia 17 września 2019 roku w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wprowadza się następujące zmiany. W paragrafie drugim dodaje się punkt czwarty w brzmieniu Przybysz Marcin. I tak od razu zapytam się, czy pan Przybysz Marcin wyraża zgodę na... Tak, wyraża. Dziękuję bardzo. Punkt, paragraf drugi, uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 roku. Paragraf trzeci, uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz publikacji na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Bartoszyckiego. Panie Przewodniczący, ja w kwestii formalnej tak? zaproponowałbym takie rozwiązanie, mianowicie niech pan spyta pana radnego, czy rezygnuje, dlatego że kolejny uchwała będzie wprowadzała pana radnego Szyszkę, który zgłosił się do nas, znaczy złożył pisemne oświadczenie o tym, że wyraża wolę. Słusznie. Dziękuję bardzo. Wobec tego, proszę państwa, w związku z tym, że pan radny Marcin Przybysz rezygnuje również z członkostwa w komisji do spraw budżetu i spraw powiatu. Wobec tego zadam pytanie, czy pan rezygnuje, proszę oświadczyć. Tak, rezygnuję. Ale proszę pełnym zdaniem. W komisji budżetu. O, teraz to jest wszystko wiadomo, z czego pan rezygnuje. Także przegłosujemy wobec tego i rezygnację, czy i jednocześnie... Rezygnację osobno, tak? Wobec tego przegłosujmy wobec tego najpierw rezygnację, dobrze? Wobec tego, kto z panów radnych jest za tym, aby pan Marcin Przybysz przestał być, czyli... Jeszcze pytanie jakieś jest? Panie Przewodniczący, wydaje mi się, że radny ma prawo w dowolnym momencie zrezygnować z pracy w komisji i to nie podlega głosowaniu. Podlega. Rada powołuje i Rada odwołuje. Ale nic się nie stanie, jak po prostu odwołamy. Czyli kto z panów radnych jest za odwołaniem pana Marcina Przybysza z członkostwa w Komisji Budżetu i Spraw Powiatu? Kto z panów jest za? Rozumiemy, że głosujemy ręcznie. Nie, no spokojnie już. Chwileczkę. To... Nasza obsługa techniczna jest bardzo sprawna i szybko to przygotuje. O, i już jest. Kto jest za tym, aby pan Marcin Przybysz nie był członkiem Komisji Budżetu i Spraw Powiatu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że wszyscy.
wszyscy są za tym, żeby pan Marcin. Także panu Marcinowi dziękujemy za pracę w tej komisji bardzo serdecznie. I teraz dopiero powołujemy pana Marcina Przybysza z kolei do komisji skarg i wniosków. Jeszcze przez te kilka minut nie jest pan w żadnej komisji w tym momencie. Więc ja uchwałę już przeczytałem, wobec tego głosujemy. Kto z panów radnych jest za powołaniem pana Marcina Przybysza do komisji skarg, wniosków i petycji zgodnie z treścią uchwały, którą już przeczytałem? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Gratuluję, panie radny, jest pan członkiem komisji skarg, wniosków i petycji. Dobrze. Teraz kolejna uchwała, proszę panów, dotyczy w sprawie, ja przeczytam może uchwałę. Uchwała numer 14/66/2019 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Rady Powiatu numer 9/42/2019 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Stałej oraz określenia przedmiotu jej działania. Na podstawie artykułu 17 ustęp 1 i tak dalej, i tak dalej. Rada Powiatu uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. W uchwale Rady Powiatu Bartoszyckiego numer 9/42/2019 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Stałej oraz określenia przedmiotu jej działania wprowadza się następujące zmiany. W paragrafie trzecim, punkt siódmy, otrzymuje brzmienie Zbigniew Krzysztof Szyszka. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 roku. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz publikacji na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Bartoszyckiego. Żeby uchwała miała moc, wymagana jest zgoda zainteresowanego, czyli pana Zbigniewa Szyszka. I wobec tego, że pan Zbigniew Szyszka nie jest obecny na dzisiejszej sesji, to... W kwestii formalnej, panie przewodniczący, ten punkt dopiero powinien być głosowany na końcu, to pan starosta wnosi. Pan jakby pominął jeden punkt w porządku. No, żebyśmy trzymali się porządku obrad, to powinno być, ta uchwała powinna być przegłosowana na końcu. Aha. Dobrze, to... Dobrze. Dobrze, słusznie, bo to jest punkt G rzeczywiście, ten, który przepraszam najmocniej, rzeczywiście. Ale to zaraz do niej wrócimy, nie ma problemów, prawda? Wobec tego wracamy do porządku obrad. Czyli punkt F teraz przegłosujemy, prawda? Czyli założenie ośrodka doskonalenia nauczycieli w Bartoszycach. Przeczytać uchwałę? Przeczytam, bo to państwo tego chcą, a poza tym mieszkańcy Bartoszyc chcieliby wiedzieć, co uchwalamy. W sprawie założenia ośrodka doskonalenia nauczycieli w Bartoszycach. Na podstawie artykułu 8 ust. 23 24 etc. Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Z dniem 1 września 2019 roku tworzy się ośrodek doskonalenia nauczycieli w Bartoszycach z siedzibą w Bartoszycach przy ulicy Limanowskiego 13. Paragraf drugi. Akt założycielski ośrodka doskonalenia w Bartoszycach stanowi załącznik numer 1 do niniejszej uchwały. Paragraf trzeci. Nadaje się pierwszy statut ośrodka doskonalenia nauczycieli w Bartoszycach stanowiący załącznik numer 2 do niniejszej uchwały. Paragraf czwarty. Włącza się do ośrodka doskonalenia nauczycieli w Bartoszycach struktury Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszycach Zespołu Placówek Oświatowych powołanego przez Powiat Bartoszycki. Paragraf 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bartoszyckiego. I paragraf 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Bartoszyckiego. Czy wszystko jasne? Jasne. Wobec tego przystępujemy do głosowania tej uchwały. Kto
z panów radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie założenia ośrodka doskonalenia nauczycieli w Bartoszycach. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Wszyscy są za. Wobec tego stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę w sprawie założenia ośrodka doskonalenia nauczycieli w Bartoszycach. I wracamy tym samym do uchwały, którą już zacząłem procedować, czyli już może nie będę czytał, prawda, chodzi o to, że do komisji wchodzi pan Zbigniew Krzysztof Szyszka. Nie jest, jest nieobecny na dzisiejszej Radzie, ale pan Zbigniew Szyszka dołączył własnoręcznie napisane oświadczenie, zgodę na kandydowanie własnoręcznie podpisane, którą pokazuję wszystkim panom. Nie wiem, czy ją czytać. Zgoda jest także do wglądu podpisana przez pana Zbigniewa Szyszkę. Wobec tego możemy głosować tę uchwałę, czyli głosujemy. Kto z panów radnych jest za wprowadzeniem zmian w uchwale Rady Powiatu w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Stałej oraz określenia przedmiotu jej działania? Czyli chodzi o pana, głównie przypomnę ten paragraf. W paragrafie 3 punkt 7 otrzymuje brzmienie punkt 7 Zbigniew Krzysztof Szyszka. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 14. Ktoś jest nieobecny, czy? Jeden się wstrzymał, tak. No. No tak, tak czy owak pan Zbigniew Krzysztof Szyszka został powołany do tej właśnie komisji. Przechodzimy do punktu 8. Wobec tego panu oczywiście radnemu Szyszce gratulujemy i życzymy owocnej pracy. Punkt 8. Sprawy różne. Proszę bardzo, czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawach różnych? Pan Grzegorz Mucha, pan radny Grzegorz Mucha, proszę uprzejmie. Ja mam 3 pytania do pana starosty. Na posiedzeniu komisji, która się odbyła, Komisji Budżetu i Realizacji Zadań Powiatu, pani skarbnik powiedziała, że pan Grzegorz Monkiewicz pracował jako ekspert w zespole dotyczącym restrukturyzacji oświaty i otrzymał z tego tytułu wynagrodzenie. Wobec tego mam pytanie do pana starosty, czy efekty pracy pana Grzegorza Monkiewicza gdzieś moglibyśmy zobaczyć w formie jakiegoś raportu, jakiejś jego analizy, oceny. Z takim dokumentem chciałbym się zapoznać. To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie, jaka jest sytuacja z programem połączeń autobusowych do miejscowości wykluczonych? Chodzi o ten rządowy program. Wiemy, że on nie cieszy się popularnością w naszym kraju. Chciałbym wiedzieć, jaka jest sytuacja w naszym powiecie. Czy przymierzamy się jednak do uruchomienia takich połączeń autobusowych do tych miejscowości trudno dostępnych w naszym powiecie? I trzecie pytanie. Chciałbym się dowiedzieć, jaki jest stopień zaawansowania inwestycji drogowych, tych, które są ujęte w naszym budżecie na ten rok. To jest ta droga Leginy-Skitno i ta druga tam Wojciech chyba Rodnowo, tak? To te 3 pytania. Tylko Rodnowo. No, dziękuję bardzo. Proszę, czy pan starosta odpowie? Proszę. Ja myślę, że tak króciutko jestem w stanie oczywiście tutaj odpowiedzieć na te pytania, jeżeli będą potrzebne jakby szczegóły, no bo stan zaawansowania na przykład dróg, wróćmy do tych, bo to nas bardzo interesuje, no jest już taki, jaki powinien być zgodnie z planem. Droga Rodnowo-Tolko jest prawie, jak tutaj koledzy już zresztą byli i to obserwowali, na ukończeniu. Natomiast no to musielibyśmy już tutaj dopytać pana Karola Łomeckiego, który bezpośrednio sprawuje nad tym nadzór i określiłby nam wtedy w procentach, no, na 80% powiedzmy, tak. Podobnie jest z tą drogą Leginy-Skitno. Tam przy tej drodze akurat to też były pewne takie uwagi mieszkańców dotyczące tamtych zatoczek, ale w tej chwili wszystko jest tak,
jak było zaplanowane. I myślę, że też jest to gdzieś w granicach 70-80%, bo tak jak tam jechaliśmy ostatnio, to nam się wydawało, że prawie już wszystko zrobione. Więc myślę, że taką informację bardzo dokładną, no gdzieś na kolejnej naszej komisji, czy udzieli pan dyrektor, który no dzisiaj widać tam ma to swoje spotkanie i zeszło mu trochę dłużej. Natomiast jeśli chodzi o efekty pana Monkiewicza, to po pierwsze, było planowane wystąpienie oczywiście pana Grzegorza Monkiewicza na sesji po zakończeniu już wszelkich działań i teraz no, zakończenie tych działań nastąpi prawdopodobnie no, z końcem tego miesiąca, jeżeli wszystko będzie już, że tak powiem, zgodnie z procedurami i podpisane będą arkusze ocen i aneksy do arkuszów ocen, tak? No więc wtedy pan Monkiewicz miał wystąpić na sesji, przedstawić Wysokiej Radzie i mieszkańcom organizacyjne, a jak ja powiedziałem? O, arkusze ocen, dobrze, przepraszam. Tak, no widzisz, arkusze organizacyjne, tak w poszczególnych szkołach, ale ta formuła, o której tu pan radny powiedział, jakiegoś takiego pisemnego protokołu, czy takiego jakby sprawozdania z tej działalności, myślę, że też jest do zaakceptowania i skontaktujemy się oczywiście z panem Monkiewiczem. Zaproponujemy mu też taką krótką formę, żeby to zostało w dokumentach. Także dziękuję bardzo za te właśnie uwagi. Ale ja udzielam głosu, także... Ale były trzy pytania i jeszcze ja na jedno nie odpowiedziałem, bo tak, chodziło o te miejscowości wykluczone. Więc szanowni państwo, w Bartoszycach, jak państwo pamiętacie, bardzo długo, właściwie to był najdłużej działający PKS w skali kraju. Potem spółka PKS przekształciła się w spółkę Mobilis, i te nasze trasy zostały PKS-owskie, zostały przez tę spółkę przejęte. Teraz tej spółki też już nie ma, jest firma prywatna, która też przejęła w zasadzie wszystkie te ciągi komunikacyjne, które, na którymi tutaj dyskutowaliśmy, bo to jest też kwestia jakby określenia przez nasz Wydział Komunikacji, czego my tam chcemy i porozumienia z wykonawcą, czyli z przewoźnikiem. I okazało się, że my w zasadzie zabezpieczyliśmy na około 90% tę infrastrukturę drogową, znaczy chodzi o połączenia, która była do tej pory wykonywana przez PKS-y w poprzednim czasie. W związku z czym w naszym powiecie, z czego jesteśmy no, zadowoleni, myślę, nie nastąpiło jakieś takie radykalne wykluczenie poszczególnych miejscowości. Są miejscowości, do których chcielibyśmy się odnieść. Nie będę tutaj mówił, bo to tak mniej więcej są po dwa takie odcinki w każdej z gmin, bo tak chcemy to zrobić i podzielić, ale w tym roku tego nie jesteśmy w stanie przeprowadzić, dlatego że po pierwsze powiat nie ma środków na to, żeby wystąpić na te dopłaty, właściwie do tych kilometrów. Już jest wszystko przygotowywane na rok następny. Pan naczelnik Wydziału Komunikacji ze swoimi tam sztabowcami pracuje nad tym i z przewoźnikami. I zostanie to na początku roku, myślę, że pod koniec stycznia, na początku lutego przedstawiona wersja jakby reaktywacji, bo tu chodzi głównie o reaktywację pewnych połączeń, które mogłyby zafunkcjonować i które będą też opłacalne dla przewoźników. No bo tutaj się nie oszukujmy, nie będzie nas stać na to, żebyśmy na przykład opłacali 4 zł do takiego wozokilometra. My możemy dopłacić, nie wiem, też może na złotówkę, może 20 groszy, bo z budżetu tego funduszu drogowego, autobusowego to też jest przeznaczona do złotówki, tak? Więc to wszystko musi być naprawdę bardzo mocno przeanalizowane, bo hasło jest szczytne. Natomiast no, takie biedne powiaty jak nasze, czy gminy nawet też biedniejsze, no nie są w stanie tak dzisiaj bez tych dokładnych bardzo wyliczeń zadeklarować, gdzie, jakie drogi będą reaktywowane, jeśli chodzi o komunikację. Staramy się, żeby nasz powiat był skomunikowany naprawdę bardzo dobrze. Nie było jakichś za dużych skarg, uwag, wniosków, więc być może, że gdzieś w tych odległych miejscowościach no, funkcjonują po prostu jakieś prywatne przewozy. Czy inne własny transport samochodowy. W każdym bądź razie przygotowujemy taki projekt reaktywacji dróg na terenie naszego powiatu, przynajmniej po jednej w każdej gminie, a chcemy po dwie, jeżeli starczy nam na to środków. Także dziękuję bardzo. A przy okazji
to bardzo byśmy liczyli też na podpowiedź, bo my może skłaniamy się ku temu, żeby dojeżdżać można było do tych miejscowości takich, które kiedyś miały status wiosek jakby pegerowskich, prawda, gdzie jest, są duże osiedla, czy jest kilka bloków, gdzie tych osób jest jakby w jednym miejscu, ta gęstość zaludnienia jest dość duża. Ale być może, że gdzieś są jakieś miejscowości takie już zapomniane przez nas, na które nie zwracamy uwagi, gdzie kilka rodzin może mieszkać, a mają kłopoty. Także bardzo prosimy tutaj wszystkich o to, żeby nam to jeszcze teraz do końca tego roku jakby zgłosić z poszczególnych gmin, gdzie państwo byście widzieli takie rozwiązania, taką komunikację i my to wszystko, nad tym wszystkim się będziemy pochylać. No i gdzieś, tak jak mówię, styczeń, luty, przedstawimy to też Radzie, jeżeli to będzie jeszcze do tego czasu skuteczne. Tak, to jest bardzo ważne, to co pan starosta powiedział, żeby też były uwagi mieszkańców, w jaki sposób tę komunikację osobową zorganizować, bo to jest bardzo istotne, ona przecież w końcu ich samych dotyczy. Czy jeszcze jakieś pan radny, kto z panów, no to ustalcie między sobą, kto z pierwszy zaczyna. Proszę bardzo, pan Mirosław Olejnik. Ja mam pytanie do pana starosty. W związku z tym, że na ostatniej nadzwyczajnej radzie pan starosta zapewnił, że wszystko jest już, czy wszystko będzie w porządku, jeżeli chodzi o obsługę księgową, chciałbym zapytać, w szkołach oczywiście, chciałbym zapytać, czy faktycznie wszystkie szkoły już mają zatrudnione księgowe. To jest pierwsze pytanie. A drugie pytanie jest takie, ponieważ od 1 września mają być podwyżki ustalone odgórnie, w związku z tym, oczywiście w oświacie, w związku z tym chciałbym zapytać pewnie panią skarbnik, no może pan starosta też wie, czy w związku z tym została powiększona subwencja oświatowa, która by rekompensowała te wydatki dodatkowe. To na razie te dwa pytania. Czy pan starosta od razu odpowie? Tak. Ja to na te części pytań, które mogę odpowiedzieć, to odpowiem, a w szczegółach tutaj, czy potwierdzić to, co powiem, będzie mógł pan dyrektor powiatowego zespołu administracji i oświaty, a na to też pytanie jest pani skarbnik, jeśli chodzi o tę subwencję, to też nam tutaj jakby powie. Szanowni państwo, więc jeśli chodzi o księgowe zatrudnione w szkołach, to wszystkie szkoły w tej chwili mają takie panie. Słyszymy tam o pewnych problemach związanych z zespołem szkół ponadgimnazjalnych numer 1 i z panią główną księgową. Przygotowujemy się też i na to, znaczy jesteśmy przygotowani na taką sytuację, że jedna z pań, która tam otrzymała przeniesienie, wyraziła na to zgodę, chce się z tego teraz wycofać. No jak to się potoczy, zobaczymy, ale tutaj no staramy się, żeby i w tym przypadku wszystko było załatwione. Nie ma, nie ma. We wszystkich już pozostałych szkołach są główne księgowe. W Górowie też jest pani, tak. Z tymi podwyżkami, no to co wiemy, szanowni państwo, jest 1 000 000 000 złotych przeznaczony na podwyżki dla nauczycieli. W tej chwili jeszcze nie znamy, według mnie, bo nie wiem, chyba że są jakieś dzisiaj rano przyszły informacje, czy do Powiatowego Zespołu Administracji i Oświaty, czy do pani skarbnik, dotyczące właśnie tej subwencji, czy podziału właściwie tych środków, więc tutaj jakby w szczegółach nie jestem w stanie odpowiedzieć. My mamy zapewnienie ministra, że na płace dla nauczycieli jeszcze w tym roku te środki zostaną nam tutaj samorządom zostaną przekazane. Natomiast w jakich proporcjach trudno nam się tutaj dzisiaj wypowiadać. Jeżeli mogę panie przewodniczący dopytać. Proszę bardzo. No ja rozumiem, że są jakieś obietnice, ale co będzie, jeżeli tych pieniążków, bo te wypłaty są z dołu, czyli trzeba wypłacić za miesiąc wrzesień do końca, nie wiem, zależy jakie tam regulaminy są, do końca sierpnia. Chyba się nie mylę. Z góry, przepraszam, tak. Zawsze się mylę. Więc skąd weźmiemy, bo to jest jakaś no, znacząca kwota, skąd weźmiemy pieniążki na ten cel, czy mamy na to jakiś pomysł, pani skarbnik? Tak, będziemy to wypłacać na rynku. Według
A szkoły mają zapewniony budżet do końca roku? No będziemy czekali, jakie będą rozwiązania ministerstwa w sprawach podziału subwencji. No nie mamy innego wyjścia. No tak to na dzisiaj wygląda. Myślę, że za miesiąc będziemy wiedzieli dużo więcej. Z tego co ja wiem, subwencja będzie na pewno zmieniona, także zobaczymy, tak, co będzie, tylko nie wiemy jeszcze dokładnie jak. Także kiedy ta subwencja wpłynie, wtedy będziemy konkretnie mogli odpowiadać. To jeszcze, jeżeli można. Proszę bardzo. Podobna sytuacja, jeżeli chodzi o podwyżki, była w miesiącu kwietniu. I wtedy pytałem, czy są środki, czy zwiększono subwencje na te podwyżki kwietniowe. Wtedy była odpowiedź, że na razie nie. Więc dzisiaj jest koniec sierpnia. Czy już na te kwietniowe podwyżki pieniążki spłynęły? Ale właśnie zwiększające o te podwyżki? Tutaj bardziej pan dyrektor Karolewski może, ponieważ on jakby porusza się w kwestii. No to strach, co jeszcze wymyślą przed wyborami, jakie jeszcze pieniążki trzeba będzie wypłacić za pomysły nie nasze. Spokojnie, dawa radę. Pan radny Ryszard Zduniuk, proszę, chciał zadać pytanie. Ja mam pierwsze pytanie, ponieważ cały czas się mówi o podwyżkach. A czy pracownicy administracji uzyskali, czy otrzymali takie podwyżki? To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie dotyczy spraw rolnictwa. Po roku czasu, dopiero na dzisiejszej sesji, były sprawy omawiane wycinkowo dotyczące rolnictwa, gospodarki wodnej. Natomiast ja proponowałem jednym do tyłu, aby na sesjach były przedstawiane informacje jednostek zajmujących się rolnictwem na terenie powiatu. To są rzeczy ważne z racji tego, że nas oglądają i mieszkańcy. I tego typu informacje, co tu się pan dyrektor przedstawił odnośnie dofinansowania do gospodarki wodnej, są zasadne. To, że telewizja telewizyjna, jeżeli tu się coś przedstawi, jest to, wydaje mi się, słuszne. Dlatego też mój wniosek jest taki, aby na sesjach były omawiane sprawy wsi i w tym rolnictwa. To się jedno z drugim wiążą. Ja jednoznacznie chcę państwu powiedzieć, toż to mój zawód, ja się tym zajmowałem ileś lat, trudno jest pomijać, aby ten problem był gdzieś pomijany. Ja nie wnikam, ilu jest gospodarstw na terenie powiatu, jakie to są gospodarstwa, jakie wielkości. Natomiast chcę jedną rzecz powiedzieć, jednym z największych do tyłu przedsiębiorstw, to było przedsiębiorstwo Romanowscy. Na terenie powiatu chyba się w Trójce łapali. A w związku z tym zasadne jest, aby tego typu rzeczy były omawiane i na sesji. Niech one mają 5, 4 czy 3 minuty i wtedy można, jest ośrodek doradztwa rolniczego, jest KOWR, są inne jednostki, które powinny się też tu zaprezentować. To jest zasadne, uważam, i powinno to być raz na rok realizowane. To jest pierwsza rzecz. Druga sprawa, wczoraj rozmawiałem z burmistrzem Bisztynka, a dotyczy sprawa zagospodarowania odpadów, składowania odpadów na terenie byłego SKR-u w Bisztynku. I chciałbym, aby się dowiedzieć od pana Mateju Nasa, ponieważ jest członkiem zarządu, czy te sprawy były omawiane, czy nie. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, z tego co mi wiadomo, a nie wnikałem w dokumentację, przekazane było pismo burmistrza z Bisztynka z ponagleniem odnośnie wygaśnięcia decyzji w sprawie tego składowania. Z tego co wiem, do dnia dzisiejszego ta sprawa nie została poruszona, a prowadzone są w tej sprawie, nie wiem, czy dochodzenie, czy śledztwo. W każdym bądź razie sprawa została przekazana do prokuratury biskupieckiej. Jeszcze raz chciałbym się zapytać i pana Mateju Nasa, czy to sprawę przedstawił, i pana starostę, jak to na dzień dzisiejszy wygląda ze strony administracyjnej, bo są to dosyć ważne sprawy. Może pan starosta najpierw, jeśli proszę bardzo. Jeśli może. Czy pan starosto, czy odpowie pan? Ja częściowo oczywiście, że tak, że odpowiem na to pytanie, bardzo. Dlatego że akurat one wszystkie są tutaj jakby w naszej gestii, ale pierwsza sprawa, to chciałem jakby uściślić, bo pan mówi tutaj o pracownikach administracji, czy dostali podwyżki, tak? Tak. To znaczy, ale kto tutaj u nas w starostwie? Tu.
Nie, tu i w jednostkach. Więc takiej podwyżki jeszcze nie było, chociaż mamy w budżecie chyba zapisane na ten rok 2%, tak? To znaczy mamy zapisane, ale w zależności od jak wyszedamy środków w danym budżecie, na jednostkę. Dopiero będziemy to, tak, próbowali regulować te sprawy. To jest pierwsza odpowiedź na to pytanie. Kolejna sprawa związana z rolnictwem. No tutaj, jak pan dobrze wie, sprawy rolnictwa zostały jakby ze starostwa w zasadzie wyłączone. Mieliśmy kiedyś Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Dzisiaj w nazwie już z tych właśnie powodów pozostał tylko ten człon ochrony środowiska. Ale też jestem tego zdania, że sprawy rolnicze powinny być dla nas... Też powinniśmy zwracać na to bardzo dużą uwagę i przekazywać te informacje, tak jak pan tutaj mówi, za pośrednictwem nawet naszych środków masowego przekazu, naszym mieszkańcom. Tak, powiat Bartoszycki jest powiatem rolniczym. Tak, i dlatego myślę, że my zachowamy tę formułę takiego bloku rolniczego, jak kiedyś mieliśmy. Jedna sesja była poświęcona, powiedzmy, takiemu blokowi rolniczemu i wtedy zapraszaliśmy tam wszystkich przedstawicieli, którzy nam informowali, prezentowali swoje osiągnięcia, czy też problemy, które w naszym rolnictwie tutaj w województwie warmińsko-mazurskim i w powiecie doskwierają. I myślę, że przy tej formule pozostaniemy. Jeżeli oczywiście Szanowna Rada wyrazi na to zgodę, to tak będziemy układać pracę Rady, Panie Przewodniczący, myślę, tak. Żeby taki blok rolniczy się u nas tutaj znalazł. Bo to jest rzeczywiście bardzo ważna sprawa. Kolejna sprawa związana z tym składowaniem odpadów. Ja myślę, że tutaj przygotujemy tak takie szczegółową odpowiedź na to, dlatego że tam ta procedura jest dość skomplikowana, jeśli chodzi o sprawy kontroli z naszej strony. My jesteśmy na kontrolę, są podjęte decyzje, w tej chwili rzeczywiście są pewne terminy, na które czekamy. Tam spółka, która składuje te dokumenty jeszcze i wtedy decyzje zostaną podjęte na tyle, na ile nasz wydział i starostwo będzie mogło. Coś się stało? Na tyle, na ile będzie mogło jakby wnikać w te zagadnienia, bo kwestia składowania tych odpadów to jest jednak kwestia gospodarza gminy, prawda? I my tylko mamy taką raczej funkcję kontrolną i jeżeli kontrole te wszystkie, powiedzmy, ekspertyzy wykażą, że są tam rażące naruszenia przepisów, no to będziemy wydawać odpowiednie decyzje w tej kwestii. Na dzisiaj sprawa jest cały czas w toku i jest pod kontrolą. Gdyby pan chciał, to ja zapraszam do pani naczelnik Anny Urbańskiej i ona tam wykazała. Ja tylko dodam, że sprawy rolnictwa są w planie pracy na październik, także tam będą sprawy rolne omawiane, także nie ma problemów. To dziękuję bardzo. Czy jeszcze... Również chciałem dodać, że w planie pracy jest, był temat zgłaszany nawet... Tak, oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Przewidziany. O rolnikach nie zapominamy. Czy jeszcze ktoś chciałby? Pan radny Marcin Matyjunas, proszę. Młodzież tutaj do słów kolegi Ryszarda Zdeniuka. Właśnie, że na któryś z poprzednich posiedzeń zarządu poproszony zostałem właśnie przez pana burmistrza Marka Miniaka o zapoznanie się z tą sprawą troszeczkę bliżej. Dokładnie byłem w Wydziale Ochrony Środowiska, tutaj pani naczelnik, wypytywałem, na jakim etapie jest ta sprawa. Poprosiliśmy tutaj, pan starosta poprosił panią naczelnik dokładnych, szczegółowych informacji na temat tego postępowania, które jest prowadzone, mi udzieliła pani naczelnik. Przekazałem jej te wszystkie informacje dla pana burmistrza i czekamy na kolejne kroki, które będą podejmowane tutaj przez nasz wydział. Także tylko tyle mówię. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jeszcze tak na zakończenie, jeśli można, ja bym chciał tutaj dwa słowa się powiedzieć do właśnie rolników, bo kończy się, żniwa już są zakończone, rozpoczyna się czas dożynkowy. W gminach odbywają się dożynki i ja z tego miejsca chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim rolnikom za ciężką pracę, za owocną pracę i życzyć im dużo, dużo sukcesów i wszystkiego, wszystkiego dobrego. Wobec, proszę państwa, tego, że porządek obrad został wyczerpany, zamykam obrady czwartej
14, przepraszam, sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego. Dziękuję bardzo za uwagę. Aha, jeszcze jeśli można, proszę Państwa, też zapomniałem no, o jednej bardzo ważnej rzeczy, że jest początek roku niedługo, więc wszystkim dzieci, młodzieży życzymy wszystkiego dobrego i też prosiłbym Państwa o udział w uroczystościach upamiętniających ważne rocznice, bo 1 września, jak Państwo wiecie, jest rocznica wybuchu II wojny światowej, a 17 września rocznica napaści Związku Sowieckiego na Polskę. Też będzie na ten temat konferencja, także też zapraszam Państwa do udziału, żeby uczcić rocznicę tych dwóch agresji, bo tak naprawdę Polska jakby została zaatakowana z dwóch stron, przez Niemców i przez Rosjan. Dziękuję bardzo.